A co ty tam robisz, Amada? Gapisz się na ciuszki dla pań? A, rozumiem. Młody ogląda modelki. Tutaj w Personie 3, Reload, gdzie to Kena znaleźliśmy, powiedzmy mu, że mu wybaczyliśmy, jako że Shinji by tego chciał i to po prostu głupi gówniarz. Ale nadal go nie lubię. I przygotujemy się do egzaminów nadchodzących, dlatego... Jak wbić skill umiejętności do uczenia, czy do nauki, lepiej niż wspólnie w grupie się ucząc? Jakoś ciężko się oddycha. Hm? Ach, to ty. Wybacz, zamyśliłam się. Może zaproszę ich na wspólną naukę dla odmiany? No ci dwoje mają się najgorzej z wszystkich raczej po śmierci Shinji'ego, dlatego... Pocieszmy ich uczeniem się wspólnie. Wyglądasz, jakbyś miał coś do powiedzenia. Potrzeba ci czegoś? Pouczmy się razem. No tak, zaraz egzaminy. Czas leci i na nikogo nie patrzy, co? No ty już masz siwe włosy. Kaito zaprasza nas na wspólną naukę? To dopiero. Powinniśmy się zgodzić. Akihiko, regarding mathematical proofs, how would you approach this one? Akihiko, jeśli chodzi o dowody matematyczne, jak podszedłbyś do tego problemu? Trigonometry, huh? This is a fun one. I'd say using the law of cosines here would be the quickest. Trigonometria, co? Fajna sprawa. Użyłbym twierdzenia kosinusów. First, you need to set up an equation. Then, since A and C are prime numbers, you can rearrange it like this and done. Najpierw rozpisujesz równanie. A i C to liczby pierwsze, więc możesz to zrobić tak. A teraz... gotowe. C'est magnifique! A brilliant method. C'est magnifique! Genialna metoda! I thought these kinds of problems were easy for you. Were you just testing me? Myślałem, że ogarniasz takie zadania... bez problemu. Sprawdzasz mnie? I didn't mean anything by it. True, I did have in mind a number of ways to solve this. Nie miałam niczego na myśli. Fakt, miałam w głowie kilka rozwiązań. But I found myself wondering about your thought process. I have to say, your speed and accuracy were impressive. Ale zastanawiałam się po prostu, jak się do tego zabierzesz. Jestem pod wrażeniem szybkości i precyzji. Then I'll test you on the next one. Let's race and see who can solve it quicker. No to teraz ja ciebie sprawdzę. Zobaczmy, kto szybciej rozwiąże następne zadanie. To jest takie słodkie z tą muzyką. Jednym z najbardziej łapiących za serce soundtracków w grze, kojarzącym się z Personą 3 właśnie też. Ta tytułowa melodia Persony 3 emocjonalnie w tym momencie, po śmierci Shinji'ego, a oni przy tak pierdzielennym małym główienku jak matematyka mogą się tak dogadywać i mają przy tym tyle frajdy. Aż łezka leci. Tych dwoje traktuje naukę naprawdę poważnie. Ja bym powiedział jak zabawę. Też powinienem się skupić. Kocham tą dwójkę. Oh, it's been quite some time already. We should remember to take breaks. Trochę już się uczymy. Pamiętajmy o przerwach. You've got a point. Focusing for too long has diminishing returns. Let's rest for a bit. Masz rację. Zbyt długa koncentracja tylko szkodzi. Odpocznijmy. Well then, why don't we resume in 20 minutes? You can spend your time however you'd like until then. To może wrócimy do nauki za 20 minut? W tym czasie możesz robić co tylko chcesz. Oh, come to think of it. I haven't gotten any running in today. Guess I'll head out for a refresher. O, jeśli się zastanowić, to jeszcze dziś nie biegałem. Pójdę się rozruszać, więc. You're leaving the building? You do understand we only have 20 minutes, correct? Wychodzisz z budynku? Ale wiesz, że mamy tylko 20 minut, prawda? Even a short workout's a nice change of pace. What were you guys planning on doing? Nawet krótki trening to miła odmiana. A wy co będziecie robić? I was thinking of making some tea. What about you? Ja chciałam zaparzyć sobie herbatę. A ty, Kaito?
poczytam książkę? Nie. Chętnie, ale nie po nauce. Pójdę trochę poćwiczyć. Hear that, Mitsuru? Looks like he and I are on the same page. Słyszysz, Mitsuru? Najwyraźniej Kaito i ja nabieramy na tych samych falach. Czy tam nadajemy? Nie, Akihiko, po prostu nie mogłem wybrać, że też chcę zaparzyć herbatę razem z Mitsuru. I'm well aware that exercise is good for the brain. What I'm worried about is your lack of restraint. Wiem, że trening dobrze robi na pracę mózgu. Martwi mnie, że nie masz po prostu żadnych ograniczeń. Every time you run, you push yourself to the limit. I would hardly call that a refresher. Zawsze dajesz siebie wszystko 100%. Ciężko nazwać to rozruszaniem się. Yeah, I know I tend to go a little overboard. Sometimes, I guess. No, racja. Czasem zdarza mi się nieco przegiąć, ale tylko czasem. Fine, I won't go for a run. Guess I'll just do a few stretches. Dobra, nie idę biegać. Przynajmniej trochę się porozciągam. Dlaczego te rozmowy przy nauce są takie fajne? Uwielbiam je. Nie chciałbym żadnej przegapić, którą mi gra i tak daje. I appreciate you inviting us today. You wanted to help take our minds off of recent events, didn't you? Dzięki za zaproszenie. Chciałeś, żebyśmy na chwilę zapomnieli o tym, co się stało, prawda? Did you think we didn't notice? Myślałeś, że nie zauważymy? You know, it's usually the senpai's role to do these kinds of things. But we decided to take you up on it. Zwykle to starsi uczniowie troszczą się o młodszych. Ale postanowiliśmy ci zaufać. Thanks to this, Akihiko and I were able to get back on our feet. You can expect we'll return the favor in kind. Dzięki tobie, Akihiko i ja stanęliśmy na nogi. Możesz być pewien, że się odwdzięczymy. Yeah. We'll help push you as far as your brain can go. Your exams won't know what hit 'em. Tak, pomożemy ci dać z siebie wszystko w nauce. Egzaminy tak rozniesiesz, że się nie podniosą. Dzięki. For now, let's call it a day. Make sure to get your rest, both of you. Na dziś wystarczy. Upewnijcie się, że odpoczniecie obaj. Tak, mamo. Ciociu Mitsuru. No to było mega przyjemne. A to była tylko rozmowa przy uczeniu się. Dla dwóch punktów. Good morning. Dzień dobry. Zauważyłeś, Kaito? Zazwyczaj po udanej operacji liczba przypadków zespołu apatii spada. Natomiast tym razem jest wręcz przeciwnie. Pozostał tylko jeden cień. Zapewne się boi. Tak, zgadzam się. Yes. Jeśli rzeczywiście tak jest, przy najbliższej okazji zakończymy jego cierpienie. W każdym razie, gdyby nie ty, nie bylibyśmy w tym miejscu. Dlatego dziękuję. Dzisiaj czytanie trochę gorzej mi wychodzi, mam wrażenie. Ale jestem troszeczkę zmęczony, muszę przyznać. A nieważne. Zapisaliście już? Pośpieszcie się, bo zaraz ścieram. Jeszcze nie? O, to szybciutko. A mogę zrobić zdjęcie, proszę pana? Nie. To co robiliście przez cały ten czas? Pisaliście SMS-y czy co? Egzaminy zaczynają się w przyszły wtorek. Nie ma czasu do stracenia. Przejdźmy do następnego zagadnienia. Dobrze przeczytałem? Rzeczywiście. Czuję się śpiący. Nie, nie zasypiam. Potrzebuję tego punktu. Zapisane? Czemu było więcej niż dość... Czasu było więcej niż dość. Zaraz to zetrę. Naprawdę, zrobię to. Aj, usłyszałem, że ktoś liczył, ile razy mówię, czy już zapisaliście. Może skupicie się raczej na swoich zeszytach? Zmusiłem się, żeby wysyłać tych wypocin. Dostałem punkt. No to naprawdę nie było wiele do wysyłania. Nic konkretnego. Takie lekcje mogły być zawsze. Po prostu głupoty tylko. I bardzo krótko. Dobra, to co chcę zrobić teraz? Może pójdę z Majko jeszcze raz Czekaj. Agis ma coś nowego? To, że uczniowie koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów zamiast na Aragaki ma sens. Jednak z jakiegoś nieznanego powodu kwestionuje wartość takiego myślenia. Uczy się morału? Aigis ładnie się rozwija nam. Haha. O, możemy wykorzystać ten czas, żeby z Mamoru też pobić trochę social linka. Ale...
Czy mam personę gwiazdy? Mam, i to Setanta, jedna z moich ulubionych aktualnych. No to dajemy. Ej, jak się masz? Ja jestem dziś w szczytowej formie. Udało mi się zrobić 30 okrążeń dookoła tego terenu, ale teraz umieram z głodu. No to chodźmy coś zjeść razem. Nie tylko z królem... Führerem, znaczy się... Smakoszy jemy, ale też z sportowcem, królem sportowców. Super, chodźmy na jakieś żarcie. Mam dzisiaj ochotę na mięsko. Dobra, dzisiaj zaszaleję i dodam jajko do zamówienia. Brzmi pysznie. Uff, to było to. Można się tu porządnie najeść za niewielkie pieniądze. Stary, nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłem tak świeżutkie jajko. Może powinienem wziąć też coś dla nich. Dla... kogo? Kim są oni? A, chodzi o moje rodzeństwo. Mam czworo młodszego rodzeństwa. Mamy dość małe mieszkanie i żyjemy upakowani jak sardynki. To wesoło tam macie. Nigdy nie jest na nudno. Może chciałbyś do nas kiedyś paść? Będzie fajnie pod warunkiem, że nie zarwie się podłoga. Bo co, bo taki gruby jestem? Ale wiesz, kiedyś było dużo bardziej... co? Nigdy o tym nie wspominałem, ale 5 lat temu umarł nam ojciec. Powiedziano nam, że jego samochód spadł z urwiska. Nie próbuję wzbudzić w tobie współczucia ani nic z tych rzeczy. Pomyślałem tylko, że powinieneś o tym wiedzieć. Dzięki za to zaufanie. Hayase opowiedział mi o swojej sytuacji rodzinnej. Przeżywa ciężkie chwile. Mam wrażenie, że jesteśmy sobie coraz bliżsi. To może być naprawdę przyjemny Social Link. Z tego co wiem, ten Social Link... Social Link... z... diabłem i z księżycem są te, które są najczęściej omijane. Czyli właśnie tutaj Mamoru, Pan Tanaka oraz ten Grubcio, ze którym zaczęliśmy w poprzednim odcinku Social Link. Ale przy Mamoru szczerze nie wiem czemu, by omijać ten Social Link. Chyba tylko gdy nie wie się, że to fajny gość. Whoa, it's already this late. The preschool's gonna be letting out soon. Rany, już tak późno? Zaraz zamyka się przedszkole. See ya. Kaito, do zobaczenia. Musisz odebrać swojego brata albo swoich braci, to urocze. Zaczęło się ściemniać, więc postanowiłem wrócić do domu. Ach, teraz to już jest mój dom. Shinji umarł i już to jest mój dom, a nie dormitorium. Wow. Dzięki. O, cześć, witaj z powrotem. Wy następną pełnię przeprowadzimy ostatnią operację, co nie? Trochę to nierealne. Nie, muszę się skoncentrować. Egzaminy już w przyszłym tygodniu. Ech, nie mogę się skupić. Krótko próbowałaś. Ale tak, rzekomo ostatnia pełnia nas czeka. Ale jestem podejrzliwy, że może być coś jeszcze. Potwierdzam, że w związku z wypadkiem Arakiakiego cała grupa jest w złym nastroju. Jeśli nadal tak będzie, następna misja może pójść źle. Musimy iść naprzód. Pójdziemy. To nie będzie problemu. Ale uczymy się z Fuką. Samotnie będziemy mogli się uczyć. O, Kaito, co za wyczucie czasu. Właśnie miałam zaprosić Yukari i Junpei'a na wspólną naukę. Oj, skoro oni muszą przy tym być, może też do nas dołączysz. Pouczmy się. Serio? Dzięki. Spytam pozostałych. To takie cute, że ona z tym swoim komputerem tu się uczy. Cieszę się, że wszyscy przyszli. Sama nie mogłabym się skupić. Yeah, it hasn't been very long. Thanks for inviting me. I think this will be a big help for me too. No, nie trwało to długo.
Dzięki za zaproszenie. Mnie też to pomogło. Musimy jakoś iść naprzód. To jedyne, co możemy zrobić. Masz rację. Yeah. Madakun and Sanada-senpai have been trying to move on too. Tak, Amada i Sanada też próbują jakoś z tym żyć. I don't mean to be a busybody, but if there's anything you need help with, please let me know. Nie chcę być wścibska, ale jeśli mogę wam w czymś pomóc, to dajcie znać. I am the one who suggested the study session after all. W końcu to ja zaproponowałam wspólną naukę. Fuka, you don't need to worry about a thing, okay? Fuka, niczym się nie martw, dobra? Sorry, it's just I always admire things like this. You know, everyone meeting up to study together. Wybacz, tylko zawsze mi to imponowało, wiesz? Spotykanie się i wspólna nauka. I always thought it would be nice to stop by a restaurant on our way home and help each other out. Zawsze myślałam, że fajnie by było wpaść do jakiejś knajpki po drodze do domu, wzajemnie sobie pomóc. I can make that wish come true. Let's see, what should you help me with first? Mogę spełnić to życzenie. To co, wy czym mi najpierw pomożesz? To powinno działać w obie strony. No worries, if it's health and gym class, I've got your back. Spoczko, jeśli chodzi o WF, to z chęcią mogę pomóc. You can do that on your own time. Marnuj ten swój własny czas. I'm glad I came to the storm. Even after a terrible tragedy, you guys helped me remember how to smile. Cieszę się, że trafiłam do tego internatu. Mimo takiej tragedii, wciąż mi przypominacie, jak się uśmiechnąć. O, Fuka. I'm glad you came here too, Fuka. Też się cieszę, że tu trafiłaś, Fuka. My też. All right. Could you help me with this part? No tak. Może pomożesz mi z tą częścią. Sure. This one's difficult. Let's see. Jasne. Trudne. Spójrzmy. Zastanówmy się wspólnie. It's a toughie, isn't it? But yeah, more heads are better than one for sure. Niełatwe, co? Ale im nas więcej, tym szybciej to ogarniemy. Dzięki wzajemnemu pomaganiu sobie uczyliśmy się dużo wydatniej. Ale nadal tylko 2 punkty. Mogliby już dać te 3 punkty. Ale niedługo żadne punkty nic nie dadzą. I was in the zone. I guess that really did help me take my mind off of things. Fuu, ale się wkręciłam. Przynajmniej pomogło mi to nie myśleć o innych rzeczach. It's nice to know that we're not alone. Dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Siła przyjaźni! Dude, you did not just say that. How corny can you be? I get what you mean, though. Stary, co ty za banały nam tu wciskasz? Chociaż w sumie cię rozumiem. Guess we'll just keep giving it our all. It's the least we can do to take some weight off our senpais. No, to będziemy dalej cisnąć, ile się da. Przynajmniej tyle możemy zrobić, żeby ulżyć kolegom. Okay, I think it's about time we call it a night. Thanks for the help, guys. Good night. No dobra, wystarczy na dziś. Dzięki za pomoc, ekipa. Dobrej nocy. Słodkich snów. Puh, to było fajne. Kurze, przy tym przechodzeniu Persony 3 bardzo Fukę polubiłem. To nie była postać, którą jakoś nie lubiłem czy coś, tylko po prostu tak jakby nie zauważałem jej przy poprzednich przejściach. Już dawno temu moje poprzednie przejście Persony 3 jest i to była wersja FES i wtedy się po prostu na innych postaciach bardziej skupiałem. A tutaj bardzo, bardzo pokochałem jako postać Fukę. To jest świetna osoba. I jeszcze portret jej naprawili. Wygląda tak fenomenalnie. Fuh. Dobrze, czas zacząć. Zbliżają się egzaminy. Gotowi na dzisiejszą lekcję? Aha, Adonai, tetrogam... Nie mam siły na ciebie, gościu. Wybacz mi. Kto był założycielem towarzystwa teozoficznego, grupy, która dała początek wielu innym stowarzyszeniom magicznym? Powiedzmy, że... Hel?
Elena Bławacka? Czekaj, to imię mi coś mówi. Ona? A, to była poprawna odpowiedź. Fajnie. Wybaczcie, nie mam siły na to biadolenie jego. Czasem mam Jokera, żeby przeskoczyć lekcję. Powiedzmy, że byłem na wagarach. O tak można powiedzieć. Co do tego, co Junpei powiedział. Nigdy nie rozumiałem tego... przy shounenach właśnie głównie, narzekania na siłę przyjaźni. No, chodźmy do Majko. Ludzie oglądają... serię, albo czytają mangę, gdzie są magiczne moce i z dupy są jakieś ataki i siły brane i w ogóle, ale skupiają się na tym, że o, moc przyjaźni, bohater zawsze staje się silniejszy przez moc przyjaźni. To jest z tych wszystkich rzeczy ta najbardziej logiczna dla mnie zawsze. Moc przyjaźni, adrenalina. Jest o co walczyć. Jasne, że postać wtedy spisuje się jeszcze lepiej pod presją, niż gdy tego nie ma. Więc oczywiście, czasem można przesadzić, ale na przykład przy Fairy Tailu ludzie tak zawsze mówili, że siła przyjaźni tylko o to chodzi w tym serialu, o siłę przyjaźni i bohater zawsze tylko przez siłę przyjaźni zawsze wygrywa. To jest takie durne. To jest tak bardzo nieprawda. O, cześć! Czekałam na ciebie. Pobawimy się teraz? Jasne. O, ten social link też niedługo będzie dobity. Super, dziękuję. Więc dzisiaj... Hey, I know. Let's get some takoyaki. Już wiem. Chodźmy na takoyaki. Z wieloma social linkami chodzimy tu jeść? Oh, I think I know now. No, chyba już wiem. I'm gonna go with mom. Zostanę z mamą. She can't cook or clean or do anything on her own. Nie potrafi sama gotować, sprzątać i w ogóle. A. So I'm gonna be there to help her. Czyli odpowiedzialna decyzja. Fajnie, Majko. Jestem dumny. Więc będę mogła jej pomóc. I think Dad's gonna be okay by himself. Tata chyba sam sobie poradzi. He can get along fine without me. Daje sobie radę beze mnie. So... Mom and I are gonna move away soon. Więc z mamą niedługo się wyprowadzamy. Czyli niedługo będziemy musieli się pożegnać. Oh. Hey. Hey. Even if I'm gone, we'll still be friends, right? Nawet jeśli wyjadę, nadal będziemy przyjaciółmi, prawda? O. W czasach internetu? Jasne. Już zawsze będziemy przyjaciółmi. Mhm. Aha. Friends forever. Ever and ever and ever, okay? Będziemy przyjaciółmi na zawsze. Do końca świata i jeszcze dalej, dobrze? You can't forget about me. Never ever, okay? Nie możesz o mnie zapomnieć. Nigdy, nigdy. Rozumiesz? Majko bardzo mnie lubi. Mam wrażenie, że jesteśmy sobie coraz bliżsi. Nigdy cię nie zapomnę, Majko. Ze wszystkich social linków z dzieciakami w personach, Majko jest tym najfajniejszym. Tym, który najbardziej zapada w pamięć. Oby wyrosła na wspaniałą osobę. Muszę już iść do domu, żeby przyszykować się do przeprowadzki. Do zobaczenia, dobrze? Ale to byłoby fajne zagranie, gdyby Majko była protagonistką, znaczy w drużynie którejś innej persony. Czemu nie wykorzystują takiego pomysłu? To byłoby tak genialne. W Personie 6 na przykład Majko by wróciła jako postać, nie protagonistki grywalnej, ale jako postać... no, członka drużyny, czy coś takiego. To byłoby super. Chociaż... o, to oznaczałoby, że musiałaby się z tymi wszystkimi problemami i z personą i w ogóle z jakiegoś powodu zajmować. Chyba jej tego nie życzę. O, wróciłeś. W poniedziałek jest święto, więc mamy 2 dni wolnego. Został tylko jeden cień. Już czuję się podekscytowany. Zeszliśmy tak daleko. Nie możemy przegrać teraz. Przygotujmy się na tyle, na ile tylko możemy. Niech będzie z nas dumny.
Tak, za Shinchiego. 10/10. Mój pies miał urodziny tego dnia. Oraz dwóch moich kolegów. I moja szefowa w pracy. To dziki dzień. To jest naprawdę bardzo dzika data. Zdaję sobie sprawę, że to mogło być trudne, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, ale uczyliście się do egzaminów. Robiliśmy to wspólnie. To dobrze. I oby tak dalej. Dziękuję. Co z pozostałymi? Nic. Porozmawiajmy. Kaito, czułeś się do egzaminów? Czasem nie mogę przestać myśleć o Aragaki. Nie wiem. Niby wiem, że nie powinnam roztrząsać tego, co się stało. Teraz musimy się skupić na egzaminach semestralnych. Dużo mi się źle czyta, co nie? W tym odcinku. Jeszcze jeden cień. Dużo się wydarzyło, ale następny będzie już ostatnim. W końcu się udało. Nie pozostało nam nic, tylko wygrać. Postaraj się jakoś trzymać, dobrze? Tak, tak, wszyscy wiedzą najlepiej. Z Mutatsu, dawaj! Idziemy Social Linka z Mutatsu dowalić teraz jeszcze. Żeby nie było, że tymi Social Linkami się nie zajmujemy. Ej, to niedługo naprawdę w nocy nie będziemy nic mieli do roboty, oprócz, nie wiem, uczenia się czy coś. Ech, chyba nie dam rady. Wygląda na to, że Mutatsu pije w samotności. I... dajemy. He? Zostaw mnie w spokoju. No, you. A, to ty. Hey, can you help me out, kid? I don't feel so good. Ej, możesz mi pomóc, dzieciaku? Nie czuję się zbyt dobrze. Damn it. I can't believe I let this happen. How pathetic. Cholera. Nie mogę uwierzyć, że do tego dopuściłem. Jakie to żałosne. Oh. I'm in bad shape. Ach, nie za dobrze ze mną. Wszystko w porządku? I just told you I'm in bad shape, didn't I? Don't piss me off, kid. Making my headache worse. Mówiłem ci, że nie za dobrze się czuję, prawda? Nie wkurzaj mnie, dzieciaku. To tylko wzmaga ból głowy. Tak, kiedy to wypowiedziałem te słowa, zdałem sobie sprawę, jak głupie były. I'm not gonna waste my breath repeating myself. Nie mam zamiaru zmarnować tchu, by się powtarzać. I completely forgot I have a memorial service to conduct. Signing the Heart Sutra with a hangover is gonna be rough. Zupełnie zapomniałem, że mam do odprawienia mszę żałobną. Recytowanie sutry serca na kacu nie będzie przyjemne. Ale chyba nie Shinchiego, co? Back in the day, all I needed was a cold shower and I'd be fine no matter how much I drank. I guess I'm getting old, huh? Kiedyś wystarczył mi zimny prysznic i... nic mi nie było, choćbym nie wiem ile wypił. Cóż, chyba się starzeję. It's always in times like these, when it's hardest to be alone. To zawsze w takich chwilach, kiedy najtrudniej jest być samemu. Ma pan jakichś kolegów albo koleżanki z pracy czy coś? You asking if there are other monks at my temple? Huh? Pytasz się, czy w mojej świątyni są inni mnisi? My temple's small, and I don't depend on nobody but myself. I'm the only one there. Prowadzę małą, niezależną świątynię, więc nie ma tam nikogo oprócz mnie. Think about it, it's better to be alone. Less stress. Jak się zastanowić, to lepiej być samemu. Mniej stresu. You don't have to wait for someone else to get out of the bathroom when you need to go. My son took forever in there. Nie musisz czekać, aż ktoś wyjdzie z łazienki, kiedy chcesz iść za potrzebą. Mojemu synowi zajmowało to wieki. Yeah, living alone is the way to achieve peace and serenity.
Tak, życie w samotności to sposób na osiągnięcie spokoju i pogody ducha. Everything we see has form. No form has permanence. It's all in constant motion. Wszystko, co widzimy, ma formę. Żadna forma nie jest trwała. Wszystko jest w ciągłym ruchu. Form has no self. Its true face is that of emptiness. Forma nie ma ja. Jej prawdziwe oblicze to oblicze pustki. And yet, form is emptiness, and emptiness is form. No two things in this world are the same. A jednak forma jest pustką, a pustka jest formą. Wszystkie rzeczy na tym świecie są wyjątkowe. Well, to put it simply. Cóż, mówiąc wprost. No matter how hard you try to live your life right, someone else can always mess it up. Nieważne jak bardzo starasz się wieść dobre życie, zawsze ktoś inny może to zepsuć. Because form is emptiness. Emptiness is form. Ponieważ forma jest pustką, a pustka jest formą. Tak, tak, znam to. Jak to było? Mowa jest milczeniem, a srebro to złoto. Mój ulubiony tekst. Maybe getting involved with you messed up my life a bit too. Może poznanie cię też trochę namieszało w moim życiu. Wbrew słowom Mutatsu i jego filozoficznym biadoleniom wyczuwam sympatię z jego strony. Myślę, że teraz rozumiem go troszeczkę lepiej. No trochę mnie to wymęczyło teraz, co on tam gadał. Ale szósta ranga! Kurde, jesteśmy ponad połowa. Pójdę już do domu, dzieciaku. Głowa mi pęka. A tak, co do nabożeństwa żałobnego. Z okazji siódmego dnia. It was only 19. Random murder victim. What a harsh world we live in. Chłopak miał tylko 19 lat. Przypadkowa ofiara morderstwa. Żyjemy w tak okrutnym świecie. Czyli nie Shinji. Be careful on your way home too, kid. Ale to i tak nie mogło być, że teraz byłaby mowa o Shinchin, bo social linki są niezależne od fabuły głównej. Chyba, że odblokowują się w którymś momencie w fabule, ale to rzadkość. Ze Soujiro w Personie 5 na przykład tak było, że bierze pod uwagę fabularne wydarzenia i dlatego dopiero od pewnego momentu możemy kontynuować. Uważaj na siebie, jak będziesz wracał do domu, dzieciaku. No to było nawet całkiem miłe. Mutatsu dogonił Yuko social linkiem. Też tam była szósta ranga. Boziu, musimy w końcu kontynuować z Yuko. Dzisiaj moglibyśmy z Mają albo z Akinarim kontynuować social linka. Wiecie co? Chciałbym ten dzień spędzić akurat na Mai. Maja może być o tej porze online. No, pograjmy z nią. Bardzo ją zaniedbywaliśmy, a jest bardzo blisko końca. Jestem w jaskini Shinagawa. Widzę Maję. Rozmawiałem z Mają jeszcze chwilę, więc więź między nami się wzmacnia. No, trzeba było troszeczkę punktów nabić. Następnym razem będziemy mogli wbić. Chociaż nie wiem, czy to było takie fajne. Niech będzie. Dobry wieczór. Pojutrze rozpoczyna się okres egzaminacyjny. Jak postępują twoje przygotowania? Do niedawna oszczędzałam energię w oczekiwaniu na ostatnią batalię, jednakże według Mitsuru nauka do egzaminów jest kluczowym komponentem przygotowań na przyszłość. Tak więc, choć zaczynam dosyć późno, przejdę teraz w tryb nauki. Ty przysiądziesz chwilę i... Z Aikis możemy się uczyć? O Boziu. Fajny kołnierz, Ken. Szczerze mówiąc, chciałem dziś pójść w tamto miejsce. W końcu postanowiłem jednak nie iść. Jeśli ciągle będę żyć przeszłością, nigdy nie będę w stanie normalnie żyć. Dobra decyzja. Może jednak dobrze, że zostawiliśmy cię przy życiu. Co? Jutro mamy wolne z okazji Dnia Zdrowia i Sportu.
biorąc pod uwagę, że na drugi dzień co egzaminy pewnie będę się uczyć przez calutki dzień. Może uda mi się chociaż wyskoczyć na spacer. Niedobrze jest się skupiać za bardzo na jednej rzeczy. A może coś zrobimy wspólnie? Oby nie uczyć się znowu. Co tam? Słyszałam, że licealiści biorą udział w tak zwanej wspólnej nauce przed egzaminami. Takie działania to okazja, by lepiej się poznać. Czy to dopuszczalne? Dopuszczalne jak najbardziej. Przyjęłam. Pozwól mi, że przysiądę... i przyniosę podręcznik i pozostałe materiały do nauki. I have detected a gaze upon us for an estimated 7 minutes now. Wykryłam wzrok skierowany na nas przez szacunkowo 7 minut. Jeśli dobrze liczę, dwóch par oczu. Oh, sorry. I just wanted to watch. Was I bothering you? O, przepraszam, tylko chciałem popatrzeć. Przeszkadzam? To nie pokazówka. Sorry, I didn't mean to be rude. Przepraszam, nie chciałem być niegrzeczny. Is it all right if I study with you? If it isn't too much trouble, I mean. A czemu Koromaru się nie tłumaczy, jakie on ma wyjaśnienie? Że się na nas gapi? Mogę się przyłączyć, jeśli to nie kłopot oczywiście. My data states that elementary school does not feature regular examinations. Is this information inaccurate? Wedle moich danych, szkoła podstawowa nie stosuje regularnych egzaminów. Czy moje dane są nieprawdziwe? No, you're right. We don't really have tests that we need to study a whole week in advance for. Nie, masz rację. Nie mamy sprawdzianów, do których trzeba się uczyć cały tydzień. Sorry, if you're not okay with it, I can just... Przepraszam, jeśli to problem, to sobie... Ja przyznam, że... Nigdy w życiu do żadnego testu się nie uczyłem tydzień. Jak się uczyłem dzień, to już był cud. Ale... bardzo dużo stresu było wtedy. Z rana, ale no, nieważne. Chodź, pouczysz się z nami. Oh, thank you. I'll go get my workbooks now. Ojej, dziękuję. Pójdę po podręczniki. Next question. What is the term used to describe the property of having zero electrical resistance? Ale wspomnę tu jeszcze, żeby nie było, że ludzie będą brali ze mnie zły przykład. To nie tak, że ja nic nie musiałem się uczyć czy coś, tylko po prostu uważałem na lekcjach. I przez to, że na lekcjach całą moją uwagę, którą miałem, skupiałem, żeby zapamiętać to wszystko jakoś, nie musiałem wtedy w domu wiele zazwyczaj robić. Że... z rana sobie powtórzyć trochę w autobusie czy coś, albo w drodze pieszo. Starczyło. Ale i tak. Nie bierzcie przykładu. Każdy jest inny. Może wy musicie uczyć się. Następne pytanie. Jakim pojęciem określamy właściwość polegającą na zerowym oporze elektrycznym? Oh, I know. Superconductivity. Wiem, to nadprzewodnictwo. Correct, Amada-san. Zgadza się, Amada-san. Mądry jesteś. I just happened to see it on TV. It was an ultimate technique in Featherman. Not that I care about that stuff. Ja przypadkiem słyszałem o tym w telewizji. To taka technika we Feathermanie. Nie, żeby mnie to ciekawiło. Oh, sorry, Koromaru. I guess I was being a little loud. Let's get back to studying. Ojej, wybacz, Koromaru, trochę hałasuję. Wróćmy do nauki. Koromaru powiedział, nie pierdol, bo zaczynasz coś kręcić. Wszyscy zaczęliśmy brać naukę na poważnie. Skupiam się lepiej niż zwykle. Jej! Ile my punktów już zrobiliśmy tutaj przez samo siedzenie i złanie tych biadolej naszych kumpli? Piękny odcinek naukowy. It appears that Amada-san has entered a state of non-REM sleep. He is in a deep slumber. Wygląda na to, że Amada wszedł w fazę snu NRM. Głębokiego snu. Sleeping here may cause his body temperature to decline sharply, risking illness. Shall we wake him? Jeśli będzie tu spał, jego temperatura może gwałtownie spaść, co spowoduje chorobę. Powinniśmy go obudzić? Niech sobie śpi. Understood. Rozumiem. I wonder what kind of dreams Amada-san will have. Ciekawe, co mu się przyśni. Na pewno coś miłego. Let's transport him carefully to prevent waking.
I will accompany you on the way to his room. Przenieśmy go ostrożnie, żeby go nie obudzić. Będę ci towarzyszyć w drodze do jego pokoju. Ty byś sama mogła go unieść, ale pewnie nie w takiej pozie, gdzie by się nie obudził. Dziś dzień zdrowia i sportu. Mamy wolne. A jutro zaczynamy test. Majko by chciała z nami wbić ostatnią rangę. Jeszcze nie chcę się z nią żegnać. Jeszcze nie chcę z Majko się żegnać. Wbiliśmy trochę punktów wcześniej, to chodźmy z Mają. Trochę pożałowałem, że zmarnowałem niedzielę, żeby wbić punkty z nią innego dnia i nie poświęcać przez to niedzielę na to, ale no dobra, to mamy dzisiaj dzień, który nam się zwróci, powiedzmy. Co tam Maja? Jestem w jaskini Shinagawa. Mam nadzieję, że Tatsuya wkrótce tu będzie. Maja przechodzi w pobliżu. Nawet nie narzekam dziś, ani nic dziwne. Ale muszę to powiedzieć Tatsu, bo jest moim partnerem MMO. Będę dzielna. Oho! Ale wiocha, naprawdę się rumienię. O nie, teraz zaczynam się pocić. Mówisz sama do siebie? Przecież jestem tutaj, stoję za tobą, halo. O, Zomk, jak długo tu jesteś? Piszę do siebie. Jak to wygląda? Przecież to nie jest voice chat. Dziwne. Maja wygląda na zaskoczoną. A to wygląda jak taka udawana sytuacja. Jakby to się miało zdarzyć. Sorry, byłam trochę rozkojarzona. Zdaje się, że Maja jest zawstydzona. Jestem jakby zainteresowana kimś ze szkoły. Ale to jest uczeń, XD. OMG, powiedziałam to. Żaden z nauczycieli nie jest nawet w mojej lidze, więc zrezygnowałam ze szukania facetów pracy. Czekaj, czy to nie jest ta nauczycielka, co z Tomochiką się spotyka, co nie? Przecież to była inna, kolejna, co się zakochała w uczniu. Kim? W Junpeiu. Na pewno, w Junpeiu. Nie, może w kimś innym. Nigdy nie myślałam, że zabujam się w uczniu. To zbyt szalone, nawet jak na mnie. Jaki on jest? Jest trochę skryty, ale dojrzały i przystojny. Ciacho! Uwielbiam minę emo, którą czasem robi. Kto potrzebuje jeść czy pić, jak mam to? Czekaj, to... Brzmiało jak Akihiko, ale mina emo? Czekaj, chyba wiem, o kogo może chodzić. Maja wydaje się szczęśliwa. To właściwie jeden z moich uczniów. Mieszka w internacie, bo jego rodzice zmarli, przyniesiono go w tym roku. No właśnie miałem powiedzieć, że chyba chodzi o nas. Może uda się pogadać z nim na osobności. Jestem jego wychowawczynią! By the way, nie musisz być zazdrosny, to tylko małe zauroczenie, okej? Tatsuya jest jedynym partnerem dla gry, dla Mai, bez obaw. Czuję, że Mai na mnie zależy. Mam wrażenie, że jesteśmy sobie coraz bliżsi. Czy powinienem już nazywać ją jej prawdziwym imieniem? Bo chyba dokładnie wiem, kto to jest. Nie umówiłem się jeszcze, ale pójdę do fryzjera. Kaito, będzie pod wrażeniem, jak mnie następnym razem zobaczy. Dobra, Tatsuya, spadam. Myślmy pozytywnie. Rzeczywiście chodzi o mnie. O Protaga. Oh shit. Jeszcze nie wypowiem nazwiska, może się sami domyślicie, kto jest naszą wychowawczynią. Gracz Maja wylogowała się. Również postanowiłem się wylogować. Okej, to była urocza... pogrywka w ten wolny dzień. A jutro będziemy musieli ją zobaczyć, wiedząc to. Oj, będzie wstyd. O, to ty. Jutro zaczynają się egzaminy semestralne, lecz...
Nie możemy po prostu zignorować tego, co się wydarzyło. Trudno jest skupić się na nauce w takiej chwili. Jednak niemądrze byłoby ignorować problemy bezpośrednio przed nami, choć może się to wydawać oziębłe. Spróbuję wymyślić jakiś inny sposób, by pomóc reszcie skupić się na egzaminach. No... ostatnia nauka przed egzaminem? Egzaminy zaczynają się jutro. Zdaje się, że wszyscy jesteście zdenerwowani, ponieważ chcecie uzyskać jak najlepsze wyniki. Ja również skorzystam z podejścia co będzie to będzie, utrwalając nabytą wiedzę. No muszę wykorzystać jeszcze ten moment, żeby pouczyć się z Mitsuru, ale... zrobię tutaj zapis, bo po tej nauce od razu chcę zakończyć odcinek, a automatycznie zaczną się egzaminy pewnie. Wygląda na to, że niektórzy nie mogą się skupić na przygotowaniu do egzaminu. Pomyślałam, że zorganizuję grupę do wspólnej nauki. Co o tym myślisz? Dobry pomysł! Czyli się zgadzasz? Ustalone. Poproszę wszystkich, by tu przyszli. Gdy będziesz gotów, zaczekaj na mnie przy tamtym stoliku. Do zobaczenia wkrótce. Right then. I decided to hold this study session for us to concentrate on the upcoming exams. Boże, ludzie, uwielbiam wasze zimowe stroje! Yukari, cudowny strój. Fuka, zajebisty sweter i poncho. Mitsuru to i tak goat? Aegis ma tą fajną suknię. Ken ma zajebisty kołnierz. My mamy zwykły mundurek. Junpei ma zajebistą kurtkę. Akihiko ma świetny, cudowny, piękny szaliczek. Niektóre z tych wyglądów już widzieliśmy wcześniej. Ale na przykład Fuka bardzo mnie zaskoczyła teraz. No dobrze, postanowiłem zorganizować to spotkanie, żebyśmy mogli skupić się na egzaminach. Amada, I invited you to join us so you can focus on your own studies. Your presence is welcome here. Amada, zaprosiłam cię, żebyś mógł zająć się swoimi lekcjami. Jesteś tu mile widziany. Thank you for inviting me. I'll make sure not to be a bother to everyone. Dzięki za zaproszenie. Postaram się nie przeszkadzać. To the rest of you, I want you to set a proper example and take your studies seriously. Pozostałych proszę, żeby dali przykład i przyłożyli się do nauki. Are you going to study with us, Koro-chan? Good boy. Będziesz się z nami uczył, Koromaru? Dobry piesek. Ten portret też cudowny. No. Koromaru-san says that he will accompany us here as we study. Koromaru mówi, że będzie nam towarzyszył podczas gdy uczymy się. Well, aren't you a little hard worker? Unlike Junpei over there who can't stop yawning. No, proszę, jakiś ciebie mały pracuś. Nie to co Junpei, który tylko siedzi i ziewa. I can't really deny it. Wouldn't mind being in his place right about now. Nie zaprzeczę. Wolałby być na jego miejscu. Dogs never have to study for exams like this. Man, what a life. Psy nigdy nie muszą się uczyć. Kurczę, żyć nie umierać. Co za życie. No Junpei jest psem Mitsuru. Więc... no w sumie mamy dwa psy. Tylko jeden ma więcej obowiązków. Chciałbym być psem, Mitsuru. Right? If we were dogs, we could just play all day. No nie, gdybyśmy byli psami, tylko byśmy się bawili. Ale się wściekł. He says it's not all fun and games. Mówi, że to nie wszystko, tylko zabawa i dobry czas. Koromaru-san tirelessly patrols the neighborhood each day. Koromaru każdego dnia wytrwale patroluje okolice. You hear that? You think you could keep that up every single day? Słyszysz? Myślisz, że ty dałbyś radę tak każdego dnia? Damn it. The dog wins again. Szlak. Pies znów jest górą. Uwielbiam, że Koromaru bierze udział w tej konwersacji. Koromaru-san may not have an obligation to study, but he has another important mission. Koromaru nie ma obowiązku edukacji, ale przydzielono mu inną ważną misję. True. He's been protecting that shrine this whole time.
That sounds like something far more difficult. To prawda. Cały czas strzeże świątyni. Brzmi jak coś bardzo trudnego. If you want to be a dog, you'd better develop some diligence, like Koromaru here. Jak chcesz być psem, musisz popracować nad sumiennością. Być jak Koromaru. Being a dog is harder than it seems. You'd be better off just studying, Junpei-san. Trudniej być psem, niż się wydaje. Już lepiej siedzieć w książkach, Junpei. Oh, stop! Don't look at me like some pitiful creature! No nie, no przestańcie robić ze mnie jakąś ofiarę, żałosną kreaturę. All right, that's enough chit-chat. Let's concentrate on our studies. No dobrze, dość tych pogawędek, skupmy się na nauce. To było bardzo chaotyczne, ale też bardzo przyjemne. O, 3 punkty! No tak, z finalnej nauki 3 punkty! To było świetne. All right, I think we can begin wrapping things up. Good work, everyone. Dobrze, chyba możemy kończyć. Dobra robota, ekipo. And Iori, after all the dog talk, I do hope you were able to get through the material you needed to cover. I Iori, mam nadzieję, że mimo tej rozmowy o psie, udało ci się przerobić cały materiał. What? How? Oh, I see. So you're still learning then? As a dog, I'll need to give you strict behavioral training. Rozumiem. Nadal się uczysz, tak? I jako pies wymagasz specjalistycznej tresury? Boże! I'm kidding! It was a joke! I'm totally cool being human. No training needed. I'm good. Tylko żartuję, zgrywam się. Dobrze mi w ludzkiej skórze. Żadnej tresury. Ja to rozpocząłem jako taki sytuacyjny żart, że Junpei jest psem Mitsuru, ale oni rzeczywiście pogrywają w tym kierunku. Już kilka razy to zrobili. That will conclude the group study session. Uwielbiam. It is time for a much deserved rest. Zakończymy na tym naszą sesję. Czas na zasłużony wypoczynek. Oj tak, dla mnie też. Bo czas zakończyć odcinek. Ludzie. Następny odcinek zaczniemy od egzaminów. Z tego miejsca. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz pierwszych odcinków. No tak, możecie zajrzeć jeszcze do pierwszych odcinków, jeśli chcecie. Co mi tam? Jestem zmęczony. Idę spać. Pa!